Rok akademicki 2016-2017 z nowymi studentami, nowym wydziałem i nowymi władzami najlepszej uczelni w regionie został zainaugurowany jak zwykle w Filharmonii. Z jej sceny Marsz do Nauki zarekomendowała jedyna w Polsce dyrygentka w mundurze z Orkiestry Wojskowej w Krakowie. W ślad za tym działalność zainaugurował także Wydział Inżynierii Systemów Technicznych w Kędzierzynie-Koźlu. Jego historia zaczęła się dokładnie tak, jak historia całej uczelni, od zapotrzebowania na inżynierów zgłoszonego przez lokalny przemysł. Dalszą część tej historii, a więc ludzi i wydarzenia, które doprowadziły do przekształcenia punktu konsultacyjnego w Politechnikę Opolską, wspominaliśmy podczas Akademii z okazji 50-lecia uczelni, a ci, którzy stoją za słowami pół stulecia pełny sukces, zostali uhonorowani statuetką Rościsława, pierwszego rektora Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. Do balu, który odbył się tuż po Akademii, zagrzał gości Artur Andrus wraz z zespołem. Zabawa była pyszna i trwała do samego rana, bo też mieliśmy co świętować. Swoje jubileusze obchodziły także pionierskie jednostki uczelni, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz Studium Języków Obcych. Urodziny świętowała także nieco młodsza, bo dopiero roczna sekcja ESNPO, związana z popularnym programem Erasmus. Oraz akademicki chór Politechniki Opolskiej, który śpiewa nam już pięknie od dekady. Tymczasem rozpoczęło się kolejne 50-lecie, w które weszliśmy pewnym krokiem z nowym partnerem, Centrum Badawczo-Rozwojowym firmy IFM Ecolink. Niemiecki koncern powierzył inżynierom z Politechniki rozwijanie i ulepszanie produktów, które schodzą z pobliskiej taśmy. W styczniu do grona doktorów honoris causa Politechniki Opolskiej dołączył profesor Janusz Mroczka, wybitny polski metrolog. A do grona doktorów i doktorów habilitowanych dołączyło wkrótce kilkunastu nowych naukowców. Na Politechnice rusza się jednak nie tylko głową. Nasi wspaniali sportowcy najpierw bawili się na swoim dorocznym balu, potem zmienili szpilki na buty narciarskie. I z równą gracją, co na parkiecie, wyginali ciała na stoku podczas zawodów w Zieleńcu. A pełen medali sezon, w tym złoto na kajakarskich mistrzostwach Europy, wywalczone przez Piotra Kuletę, zakończyli prowadząc sportowe półkolonie dla dzieci. Piotr Kuleta to, przypomnijmy, także wicemistrz świata w C4. W minionym roku wiele ważnych dla uczelni wydarzeń miało miejsce daleko poza jej murami. Pod koniec lutego w Krakowie podczas konferencji zorganizowanej przez Perspektywy polscy rektorzy dyskutowali między innymi o rozwinięciu współpracy z Indiami, co już w maju zaowocowało podpisaniem umowy pomiędzy Krputem a uczelniami ze stanu Gujarat, na mocy której Politechnika wkrótce przyjmie studentów z Azji. Na wszystkich pytania z pewnością odpowiedzą pracownicy powołanego właśnie z myślą o wszystkich kandydatach Centrum Informacji Rekrutacyjnej. Dla umiędzynarodowienia Politechniki ważny był także jej udział w polsko-ukraińskich Dniach Edukacji, Nauki i Innowacji w Kijowie. Warto zaznaczyć, że Opole słynie z życzliwości dla ukraińskich studentów. Aby ją podkreślić, na Politechnice Opolskiej zorganizowaliśmy równolegle integracyjny Dzień Ukraiński. Wspólne barwy naszych flag zobowiązują. Jednak najważniejsze wydarzenie miało miejsce w Pekinie, gdzie pod koniec marca zawiązano pierwsze polsko-chińskie akademickie konsorcjum One Belt, One Road. Na jego czele stanął rektor z Opola, profesor Marek Tukiendorf, Tang Boming, rektor Chongqing Jiaotong University oraz Liu Gonghui, rektor Politechniki Pekińskiej, który w maju odebrał od naszej uczelni tytuł honorowego profesora. O wspólnym udziale w projekcie nowego jedwabnego szlaku dyskutowano także podczas kwietniowej konferencji zorganizowanej przez Politechnikę wspólnie z wojewodą opolskim. Współpracując z dalekimi azjatyckimi partnerami, nie zapominamy o najbliższych sąsiadach. W maju Politechnika Opolska podpisała umowę z niemieckim Instytutem Fraunhofera, jedną z największych, najbardziej innowacyjnych i liczących się organizacji naukowych wspierających przemysł w Europie. Pod godłem Politechniki Opolskiej, jak każdego roku, odbyły się już tradycyjne imprezy cykliczne. 9. edycja Dziecięcej Politechniki Opolskiej oraz jej siostrzany projekt Techniczna Pobudka.
powitanie chińskiego Nowego Roku, tym razem pod znakiem koguta, na które mieszkańców Opola zaprosił Instytut Konfucjusza. Bieg w kasku, w którym już po raz 10 zmierzyły się opolskie maturzystki. Ponad półwieczne, ale wiecznie młode piastonalia, z barwną żakinadą i jeszcze barwniejszą eksplozją kolorów. Trzecia odsłona Akademii Młodych Serc. Szósta edycja muzycznej akcji z orkiestrą po Odrze w wykonaniu muzyków z Orkiestry Politechniki Opolskiej. Trzecia impreza sportowo-integracyjna pod nazwą Politechnika Opolska osobom z niepełnosprawnościami. Drugi turniej Opolska Kuchnia Smaków. Oraz z nową nazwą i w nowym miejscu, ale z tradycyjnym rozmachem. Czwarty Międzynarodowy Festiwal Robotów. Natomiast pierwszy raz pobiliśmy rekord Polski. Wraz z opolskim ekonomikiem i miastem zgromadziliśmy na Błoniach grubo ponad 800 krawaciarzy na 800-lecie Opola. Mamy nadzieję, że i w tym roku zapiszemy się w niejednej kronice.